Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 5. Czas teraz rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Grażyna Szapołowska, Korona Królów. Chciałam, żeby było w niej zarówno pragnienie zemsty, jak i dobroć. Mówi nam gwiazda o swojej bohaterce, księżnej Eufemii. Poza tym, M jak miłość, Piotr przeżyje szok, gdy zobaczy swoją żonę w ramionach brata. A także Sanatorium Miłości, wywiad. Jak się zakochać, to teraz. Miłością mądrą i dojrzałą. Taką na resztę życia, opowiada Barbara Goraj. Tak wygląda dzisiejsza okładka, a teraz czas rzucić okiem, co w środku. Na początek zapowiedź tego, co wkrótce, czyli kod genetyczny, niebezpieczny trójkąt. Zapowiada się emocjonująca opowieść o zakazanej miłości. Czy uczucie do kobiety może całkiem zniszczyć relację ojca i syna? No więc tak, Piotr Maciej Musiałowski to zbuntowany nastolatek. Po śmierci matki ukojenia szuka w ostrych treningach, narkotykach i ramionach partnerki swojego ojca. A ojciec, czyli Tomasz Adam Woronowicz, widzi w Izie, Karolina Gruszka, ideał kobiety. Co zrobi, gdy dowie się, że ukochana spotyka się z jego synem? Iza i Piotr wydają się bratnimi duszami. Oboje nie radzą sobie z szarą rzeczywistością i z chęcią oddają się zakazanym przyjemnościom. Już w marcu premiera jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali TVN-u. Przez 8 odcinków będziemy świadkami, jak dwóch bliskich sobie mężczyzn, ojciec i syn, walczą o względy tej samej kobiety. Ten trójkąt miłosny z tajemniczą zbrodnią w tle nieuchronnie doprowadzi bohaterów do tragedii. Okazuje się, że ich skomplikowana relacja i zakazana namiętność, która nigdy nie powinna się wydarzyć, całkiem zniszczy ich dotychczasowe życie. No to się ciekawie zapowiada, trzeba przyznać. No takiego serialu czy takiego tematu może dawno nie było w serialach i wydaje mi się, że to się może sprawdzić. 8-odcinkowy serial, to już mi się to podoba, że nie będzie to jakiś długi sezon, tylko właśnie 8 odcinków. Pewnie może będzie następny drugi sezon kiedyś w przyszłości, ale na początek 8 odcinków wydaje mi się, że to nie jest dużo. No i znowu jest intryga, jakaś tajemnicza śmierć, co trochę zaczyna przypominać Pułapkę. No więc nie dziwię się, że jest to wyczekiwany serial. No i tak jak już bywało z poprzednimi serialami TVN-u, krótkimi, one zazwyczaj były dobre, więc spodziewam się, że i z kodem genetycznym również tak będzie. Premiera, jak już mówiłem, w marcu, ale dokładnego terminu jeszcze nie podano. Wiosna coraz bliżej, więc już powoli można dowiedzieć się, co będzie w wiosennych ramówkach poszczególnych kanałów. Więc tak, rozrywka na wiosnę. Co nowego nas czeka? Stacje telewizyjne zdradzają, kogo tym razem zaprosiły do popularnych show. Przygotowano też nowości. To będzie gorący czas w rozrywce. Polsat szykuje muzyczny talent show The Four, Bitwa o sławę. W jury zasiądzie m.in. piosenkarz Igor Herbut. Natomiast TVN7 zaprasza na nowy reality show Paradise Hotel, którego uczestnicy, single, będą szukać miłości na bajecznej wyspie Bali. No a kto zatańczy, a kto zaśpiewa? Znamy uczestników kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. Na parkiecie pojawią się tym razem m.in. Anna Karban, Bogdan Kalus i Tomasz Oświeciński. Zaproszenie do TTBZ przyjęli natomiast m.in. Maurycy Popiel, Czadonen i Gosia Andrzejewicz. W jury zasiądzie zwycięzca poprzedniej edycji Adam Strychaczuk. Z kolei w Dance 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 wystąpią m.in. Rafał Mroczek i wokalistka Various Monks Katarzyna Stankiewicz. Z programu odeszła współprowadząca Barbara Kurdej-Szatan. Nasi w świecie. Zanim zobaczymy te wszystkie gwiazdy na ekranie, już teraz możemy podziwiać niezwykłą wirtuozerię utalentowanego gitarzysty Marcina Patrzałka w amerykańskiej edycji Mam Talent. Program pokazuje telewizja WP w każdą sobotę o godzinie 20. Tomasz Kamel, tym razem przystojny prezenter, poprowadzi Dance 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 solo. Natomiast Igor Herbut, lider zespołu Lemon, został jurorem w The Four, Bitwa o sławę, nowym show Polsatu. A Klaudia L. Dursi, finalistka Top Model, będzie gospodynią reality show Paradise Hotel.
Anna Karwan w 10 edycji pojawiła się gościnnie śpiewając What the World Needs Now. Teraz zatańczy na parkiecie. No, Adam Strycharczów to właśnie on. W 13 edycji Twoja twarz brzmi znajomo zastąpi w jury Pawła Trójkowskiego. Czyli co nieco zdradzono, więc dwie nowe propozycje, The Four, Bitwa o Sławę. Czym się to będzie różniło od Mam Talent, The Voice czy czegokolwiek innego, nie wiem właściwie. Nie sprawdziłem, na czym polega ten format, ale już w innych państwach gdzieś o tym programie wcześniej słyszałem, więc nie dziwię się, że to też się pojawia, bowiem ciągle musi się pojawić coś nowego. Do tego Paradise Hotel, wydaje mi się, że to będzie po prostu kopia Wyspy Miłości. Jasne, to jest trochę inny format, ale wydaje mi się, że to będzie równie beznadziejna jak Wyspa Miłości. Okaże się oczywiście, ale z tymi reality show ostatnio bywało raczej kiepsko. No i do tego nowe gwiazdy w Tańcu z Gwiazdami i w Twoja twarz brzmi znajomo. W Tańcu z Gwiazdami nie ma chyba jakichś takich nazwisk, które bardzo by przyciągnęły do oglądania, no ale takie bardziej znane nazwiska już dawno zatańczyły w tym programie i to już będzie coraz gorzej, to już jest 11 edycja w Polsacie, 24 ogółem, będzie już ciężko znaleźć takie wielkie gwiazdy, które chciałyby w tym programie zatańczyć. Jeżeli chodzi o Twoją twarz, która brzmi znajomo, no to też. Uczestnicy są mi mniej lub bardziej znani, ale też już bardziej znani uczestnicy się tam pojawiali. No i będzie nowy juror w zastępstwie za Pawła Królikowskiego, który obecnie przebywa w szpitalu. Wystąpi zwycięzca poprzedniej edycji, Adam Strycharczuk. Ale tak już bywało, że odchodzących jurorów zazwyczaj zastępowali zwycięzcy poprzedniej edycji. Tak było w przypadku Katarzyny Skrzyneckiej, później Bartka Kasprzykowskiego, później Kacpra Kuszewskiego. No a teraz zamiast Pawła Królikowskiego będzie Adam Strycharczuk. No i oczywiście występy Marcina Patrzałka w amerykańskiej wersji programu Mam Talent. Mówiłem już wcześniej, że można to oglądać na WP. No i wiem już, bowiem wcześniej to oglądałem gdzieś na YouTubie fragmenty tego występu. Jak się dowiedziałam, że Polak występuje w amerykańskiej wersji tego programu, no to zacząłem oglądać. No i wiem, że doszedł do półfinału, no ale warto sobie to przypomnieć. No i dla przypomnienia można całe te programy obejrzeć na kanale WP. Tak więc szykuje się wiele nowego, a co z tego wyjdzie, czas pokaże. Czas teraz na nowy sezon Narcos, już trzeci sezon, bez Escobara. Po zabiciu przywódcy kartelu z Medellin, Pablo Escobara, agenci z Wydziału Antynarkotykowego skupiają się na konkurentach Scali. Biorą na celownik jego szefów, braci Miguela i Gilberto Orejuela. W trzeciej serii tej produkcji znowu poleje się krew. Przekonamy się, jak bezwzględny jest świat narkotykowych gangów. Dziś obejrzymy dwa pierwsze odcinki. O Narcos już chyba wcześniej mówiłem, jak była premiera pierwszego i drugiego sezonu na tym samym właśnie kanale, czyli na Stop Klatka. No teraz czas na trzeci sezon i nawet nie wiedziałem, że w trzecim sezonie już nie występuje Escobar, ale to jakoś zgubiłem się po pierwszym sezonie i już nie wróciłem do tego. Zacząłem to oglądać na Netflixie, a później wyskoczyły inne propozycje, więc może to jest nawet dobry pomysł, że to leci w telewizji, może prędzej to obejrzę. Jakoś do tej pory z tych poprzednich wyemitowanych odcinków na żaden jeszcze do tej pory nie trafiłem, mimo że pora emisji jest całkiem dobra, bowiem 22 to jest całkiem dobra pora jak na tego typu serial, pewnie nawet nie mógłby być wcześniej puszczany, no ale jakoś Narcos w telewizji to jeszcze nie widziałem. A premiera trzeciego sezonu w sobotę 1 lutego o 22 w Stop Klatka. A teraz na program, o którym nie wiedziałem, że wrócił, a okazuje się, że wrócił jakiś czas temu, czyli Szansa na sukces, tym razem wydanie Eurowizja 2020. Premierowy odcinek tej edycji muzycznego show rozpoczyna się od wyboru polskiego reprezentanta w konkursie piosenki Eurowizji 2020. W eliminacjach do imprezy, która tym razem odbędzie się w Rotterdamie, weźmie łącznie 20 wokalistów i zespołów. Oceniać ich będzie trzyosobowe jury w składzie Cleo, Michał Szpak i Gromi. W dzisiejszym odcinku zobaczymy m.in. Maję Chyrze, Kasię Dereń i Patryka Skoczyńskiego, uczestników drugiej i szóstej edycji The Voice of Poland. Artyści zmierzą się z piosenkami legendarnej szwedzkiej grupy ABBA. Wydawało mi się, że Szansa na sukces to już lata temu przestała być emitowana, no i chyba była dość długa przerwa. Teraz wrócił ten program i jest emitowany podobno od zeszłego roku. Jakoś nie trafiłem na ten program, ale nie wiem, telewizji polskiej ostatnio nie oglądam ani jedynki, ani dwójki, więc trochę mnie to zdziwiło, że będą w tym programie przeprowadzane eliminacje do Eurowizji, ale chyba tak już było w przypadku Eurowizji Junior,
Tak przeczytałem przynajmniej na jednej ze stron, tylko nie zauważyłem tego po prostu, że tam wybierano reprezentanta. Może to jest dobry pomysł, bo w tamtym roku chyba odgórnie został wybrany zespół Tulia, który reprezentował Polskę, no i wyszło średnio. A teraz może, gdy to jury i gdy to widzowie zobaczą, jaki właśnie ci uczestnicy mają talent, no może nie będą aż tak zaskoczeni, że nagle pojawia się zespół Tulia z piosenką Pali się i kto to właściwie wybrał. No więc tutaj będzie trzyosobowe jury, które zadecyduje, a nie, że telewizja odgórnie wybierze swojego reprezentanta, więc może to bardziej widzom będzie się podobać. No a kto wygra, no to się okaże. A szansa na sukces Eurowizja 2020 w niedzielę 2 lutego o 15:15 w TVP2. Na koniec program, o którym już mówię regularnie i nie będę się z tego już wycofywał, jak tradycja to tradycja, czyli wielki test o języku polskim tym razem. Ortografia i nie tylko. Czy język ojczysty kryje jakieś tajemnice przed uczestnikami wielkiego testu? Przekonamy się dziś wieczorem. Wcześniej warto rozwiązać nasz redakcyjny quiz. Tradycyjnie są tutaj 3 pytania. Tym razem gospodarzami programu będą Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski. I po raz kolejny nie będę się wyśmiewał z tego tematu, bowiem język polski to trudny język i obcokrajowcy na pewno się przekonują o tym, ale i Polacy przekonują się, że nie wszystko wiedzą o języku polskim, tym bardziej, że ortografia w szkołach kuleje naprawdę. Jeszcze w szkole podstawowej ortografia jest ćwiczona, a później bywa coraz gorzej na lekcjach języka polskiego. Skupiają się bardziej właśnie na nudnych lekturach, więc zastanawiam się, dlaczego ten przedmiot się nazywa język polski. To się powinno nazywać literatura, skoro nic o języku polskim tam właściwie nie ma. Nie ma żadnych ćwiczeń z ortografii. Czasami jak się trafi jakiś dobry nauczyciel, to jeszcze no, w zlikwidowanych już gimnazjach czy w liceach czasami były jakieś dyktanda czy jakieś testy ortograficzne przeprowadzane, ale w podstawie programowej to chyba tego nie ma. Tylko po prostu lektury, lektury i lektury, których nikt nie chce czytać i uczniowie robią wszystko, żeby tego nie przeczytać, a jednak wiedzieć, co autor miał na myśli. A wielki test o języku polskim w środę 5 lutego o 21:00 w TVP1. Ostatni rzut oka na okładkę, ten teletydzień już w sprzedaży. Cieszę się, że zaczynają się już pojawiać pierwsze zwiastuny i pierwsze zapowiedzi, kto wystąpi i jakie programy się pojawią wiosną, bowiem już tak jest nudno w telewizji, że chociaż te informacje na temat, co pojawi się za jakieś no około 3 tygodnie, już to cieszy, bowiem niektóre z ramówek będą startować chyba od 24 lutego, jak przeczytałem, więc cieszę się. Na pewno ten serial Kod Genetyczny to jest ciekawy pomysł. Fajnie, że serial będzie krótki, 8 odcinków, to więc gdzieś tam w kwietniu się skończy, więc to jest fajny pomysł. Temat mnie zaintrygował, nieważne już cały ten trójkąt, tylko że to zabójstwo, które gdzieś tam w tle się będzie pojawiać, to też na pewno będzie intrygujące. Co do pozostałych nowości, Hotel Paradise, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie wróżę temu programowi niczego dobrego, choć mogę się mylić, może się okaże hitem, trudno powiedzieć, ale z Wyspą Miłości było raczej średnio, że były mieszane opinie na ten temat, tak jak było w przypadku Big Brothera, więc nie wiem, na co się TVN7 znowu porywa, że to będzie teraz stacja, w których będą emitowane reality show. No na to wychodzi, że robią sobie przerwę od Big Brothera, pojawia się projekt, który wcześniej się tu nie pojawił. No i do tego jeszcze program The Four, Bitwa o Sławę. Nie wiem, czym się to będzie różniło od Mam Talent, czy od Must Be The Music, czy od The Voice of Poland. Nie wiem po prostu, jakie tam dokładnie będą zasady, ale pewnie będzie się liczył głos, bowiem już widziałem zapowiedź do castingu, że wystarczy po prostu opublikować jakieś nagranie z występem swoim na Instagramie, na Facebooku, czy na Twitterze, oznaczyć odpowiednim hashtagiem. No i z tych osób będą wyłaniani uczestnicy, którzy później no, wystąpią w tych, nie wiem, kwalifikacjach, czy jak to będzie, ale pewnie im bliżej premiery będzie wiadomo, jakie są dokładne zasady. Pewnie sprawdzę, jak to wygląda w pozostałych krajach, w których krajach ta edycja się pojawiła, no i skąd ten program się wywodzi. Pasowałoby to sprawdzić, ale pewnie jeszcze o tym programie nieraz wspomnę. No a poza tym Odgrzewane Kotlety, czyli Taniec z Gwiazdami, Twoja Twarz brzmi znajomo, mimo że co edycję te programy oglądam i co edycję o tych programach cokolwiek mówię, zauważam, że powoli zaczynają się wyczerpywać gwiazdy, które są powszechnie znane. Są to
zazwyczaj uczestnicy, którzy gdzieś tam zaistnieli, ale nie słyszałem na przykład o nich i nagle widzę listę, kto ma wystąpić i może dwa albo trzy nazwiska, wiem kto to jest, a tak to muszę sobie wygooglać i sprawdzić, kto to właściwie jest i dlaczego on tańczy w tym programie. W twojej twarzy jest troszkę inaczej, bowiem tam raczej szukają takich mniej znanych aktorów z jakichś seriali czy z jakichś teatrów muzycznych, żeby się wcielali w tych bardziej znanych, bowiem jak ktoś jest za bardzo znany, nie będzie się chciał zatapiać w jakimś silikonie, żeby mu przyklejali nie wiadomo co, choć pojawiały się tam i gwiazdy piosenki wcześniej i aktorzy, których bym pomyślał nigdy by się tam nie pojawili, jednak się pojawiali. No ta edycja wydaje mi się wypada tak średnio też, bo z tych 8 uczestników, którzy mają się tam pojawić, kojarzę może tylko 3. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.